Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnej debacie Nowej Konfederacji. Dzisiaj będziemy dyskutować wokół książki Piłsudski między Stalinem a Hitlerem doktora Krzysztofa Raka. Doktor Krzysztof Rak jest również dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Zychowicz, redaktor do rzeczy Historia, redaktor naczelny do rzeczy Historia oraz gospodarz kanału Historia Realna. Dzień dobry. Dobry. A także Bartłomiej Radziejewski. Również dziękujemy za przybycie. Jest z nami również Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tradycyjnie zachęcam do odwiedzenia naszej księgarni internetowej. Możecie tam kupić m.in. książkę doktora Krzysztofa Raka, a także wiele innych pozycji. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie tęże dyskusję. A na początek oddaję głos autorowi książki, aby wprowadził nas do tematu debaty. Ja tak naprawdę tę książkę pisałem nie po to, żeby przede wszystkim dowiedzieć się czegoś nowego o historii, jakkolwiek no tutaj jest dużo nowego, bo czego się nie dostrzega, to ja jestem, użyłem kilkuset nowych dokumentów, do których jakkolwiek historycy mieli dostęp, to najczęściej ich nie wykorzystywali. Czyli tu jest wiele nowości dotyczących historii, ale mnie bardziej aniżeli historia interesowały pewne mechanizmy polityki międzynarodowej. No niestety nikt na to nie zwrócił uwagi, mimo że ja na to zwracałem uwagę w tej książce, że tak naprawdę chodzi mi w niej o opisanie trójkąta i mechanizmu trójkąta, które stanowiły relacje polsko-rosyjsko-niemieckie. Tak naprawdę doszedłem do opisywania czworokąta, no bo kiedy mówimy o relacjach pomiędzy Warszawą, Moskwą i Berlinem, musimy jeszcze uwzględnić jako oddzielny biegun Londyn i Paryż. Tak więc to, co mnie interesowało, to pewne mechanizmy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na ten temat czystej historii, czy tamte mechanizmy są nadal istotne dla zrozumienia obecnej sytuacji międzynarodowej, bo ta obecna sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana, stanowi również bardzo poważne wyzwanie intelektualne, z którymi elity państwowe niektórych państw nie najlepiej sobie radzą. Być może zatem pewna pomoc historii i wskazanie na pewne elementarne mechanizmy mogłoby być pomocne nie tylko nam, ale również tym, którzy podejmują decyzje. Powiem od razu z góry, że ja widzę pewne analogie i uważam, że jakkolwiek historia oczywiście nie jest żadną nauczycielką życia, to może podpowiadać nam, pomóc nam w zrozumieniu teraźniejszości. O ile naturalnie będziemy chcieli, żeby ona nam pomogła i będziemy, no nazwijmy to twórczo i inteligentnie, do materiału historycznego podchodzili. Ja opisałem te stosunki w dwóch kluczowych momentach. W latach 20. i w latach 30. Ten moment w połowie lat 20., od którego zacząłem, to był ten moment, kiedy dochodziło do osłabienia więzi pomiędzy Berlinem i Rosją i moment, w którym zaczęło dochodzić do zbliżenia pomiędzy mocarstwami zachodnimi a Berlinem i uważam, że to był jakby kluczowy moment, jeśli idzie o porządek międzynarodowy lat 20., gdyż wskutek tego zbliżenia Niemcy wychodziły na pozycję mocarstwową, zyskiwały
podmiotowość i jako ten przegrany dopiero wtedy, w latach 24-25, symbolem jest już Locarno, no, zaczęły może jeszcze nie na równych prawach, ale brać udział na poważnie w tym koncercie mocarstw. I to był taki moment charakterystyczny, bo zobaczmy, że to zbliżenie pomiędzy Berlinem a Londynem i Paryżem jednocześnie powodowało osłabienie, bo musiało spowodować osłabienie więzi tych rapalskich, tak to nazwijmy, czyli osłabienie więzi łączących Berlin z Moskwą. No i tutaj też jest problem Polski, bo to jest ten moment, w którym jednocześnie dochodzi do osłabienia więzi Polski z mocarstwami zachodnimi, ale z drugiej strony rozpoczyna się długotrwały proces zbliżenia z Moskwą. Od razu może powiem, bo mówimy o tym i zadawaliśmy sobie to pytanie, jak można było określić w latach 20. jeszcze przed Locarno relacje niemiecko-rosyjskie, no bo one są wówczas były i są dzisiaj dla nas kluczem. Ja bym nie używał tutaj słowa sojusz, bo to formalny sojusz nie był. Również nie był to sojusz związany z realizacją interesy rozbieżne. Przypomnę, rok po podpisaniu umowy w Rapallo, Sowieci próbowali pod koniec roku 23, próbowali zorganizować w Niemczech rewolucję, czyli zniszczyć to państwo, z którym wcześniej podpisali bardzo ważną umowę. I oczywiście strona niemiecka nie miała co do tego wątpliwości, jakie są intencje Sowietów. I drugi moment, o którym ja się tutaj zajmowałem w tej książce, to są lata 30. i przede wszystkim połowa lat 30., gdzie dochodzi do pewnej zmiany tej konstelacji lokarneńskiej. Z jednej strony dochodzi do osłabienia więzi pomiędzy Niemcami a mocarstwami zachodnimi, a więc w pewnym sensie, a nawet nie w pewnym sensie, tylko w sensie mocnym, do zakończenia tego, co moglibyśmy nazwać współpracą lokarneńską i jednocześnie z drugiej strony, co jest ciekawe moim zdaniem, że to osłabienie więzi lokarneńskich, czyli osłabienie relacji pomiędzy Berlinem a Londynem i Paryżem nie powoduje, jakby się mogło wydawać, że tak być powinno, nie powoduje wzmocnienia więzi pomiędzy Berlinem a Moskwą, prawda? Tylko jednocześnie Hitler, dochodząc do władzy, osłabia, czy wychodzi w ogóle, czy likwiduje duch Locarno i jednocześnie zaneguje i neguje Rapallo. To jest uważam bardzo, bardzo, bardzo interesujący moment w ogóle w tworzeniu się porządku międzynarodowego. No i wtedy to jest jeden z największych paradoksów. W tej sytuacji, proszę Państwa, Polska zyskuje to, co my nazywamy podmiotowością. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy moment. Krótko mówiąc, ja będę, no, w ten sposób streściłem, proszę Państwa, 1000-stronicową książkę i jakie moim zdaniem można wskazać na jaki szereg zależności
wynikają z historii, które mogą być nam przydatne do dzisiejszej analizy stosunków międzynarodowych. Poproszę, zwróćcie Państwo uwagę, te główne podmioty nadal, one w troszeczkę zmienionej konfiguracji, w zmienionej konstelacji, ale nadal istnieją. No bo mamy Niemcy, mamy Rosję, no i mamy ten Zachód. Oczywiście to ten Zachód jest troszeczkę czymś innym dzisiaj niż to, co mówimy o mocarstwach zachodnich w latach 20. i 30. Przede wszystkim dlatego, że mamy, i to jest ta główna różnica, o której musimy pamiętać, jeśli idzie arenę międzynarodową, że w Eurazji czy w Europie przede wszystkim mamy do czynienia, no jednak nadal ze stosunkowo silną obecnością Stanów Zjednoczonych, obecnością polityczno-wojskową, bo to jest jednak 40 tysięcy żołnierzy. Co więcej, to jest drugi, i to jest bardzo ważna różnica, tak? Bo to jest taka druga ważna różnica. Zachód, te mocarstwa zachodnie są obecne w sposób militarny, militarno-polityczny również, tak? W Europie Środkowej. W latach 20. i 30. w ogóle nie było mowy o tym, żeby państwo, które jest związane z sojuszem z którymś z mocarstw zachodnich, na terytorium tego państwa mogły stacjonować wojska sojusznika z Europy Zachodniej. To jest bardzo moim zdaniem ważna różnica. I to jest ta główna różnica, jeśli chodzi o rzeczywistość międzynarodową, którą powinniśmy uwzględniać, szukając analogii z latami 20. i 30. Czyli reasumując, ja bym, proszę Państwa, zwrócił uwagę na takie, ja to sobie tak napisałem, 3-4 zależności, o których warto byłoby porozmawiać, bądź analizując dzisiejszą sytuację, mieć w tyle głowy. Proszę zwrócić uwagę, to co bardzo pierwsze krótko, panie doktorze, proszę. Proszę? Już proszę do brzegu, proszę. Już kończę, tak. Im bliżej Niemcy były mocarstw zachodnich, tym dalej były od Moskwy. Im bliżej Niemcy były mocarstw zachodnich, i to też jest różnica, moim zdaniem, która będzie z dniem dzisiejszym ówczesnego czasu, bo mówimy jeszcze o latach 20. i 30. Im bliżej Niemcy były mocarstw zachodnich, tym dalej były od Polski. Trzecia zależność to im bliżej Niemcy były Polski, tym dalej do Rosji. Teraz wydaje się oczywista. I im bliżej Niemcy były Rosji, tym dalej były od mocarstw zachodnich i Polski. Generalnie rzecz ujmując, i tutaj bym starał się znaleźć i wskazać tą zależność, którą powinniśmy, czy moglibyśmy nałożyć na dzisiejszą rzeczywistość, postawiłbym tezę taką, że dla naszego bezpieczeństwa związanie z Niemcami i Zachodem jest kluczowe, czyli, a to można powiedzieć w inny sposób, że istnienie Zachodu, w którym podmiotowymi elementami są Polska i Niemcy, jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i jakby ten fakt powinien być, czy nasza polityka powinna służyć być może przede wszystkim właśnie pilnowaniu tego elementu. Dziękuję bardzo. I jako pierwszego do polemiki, a może zgody z prelegentem, poproszę profesora Sławomira Cęckiewicza. No to postawił mnie pan w trudnej sytuacji, bo ja w zasadzie
W zasadzie z Krzysztofem Rakiem polemizować bym nie chciał. Może chciałbym bardziej zaakcentować to, czego Krzysztof Rak w swojej wypowiedzi, jak mi się wydaje przynajmniej, nie akcentował tak, jak ja bym sobie tego życzył, czy tak jak ja bym to widział. Mianowicie zaakcentowałbym jednak tą zasadniczą różnicę między okresem międzywojennym, o którym pisał w niezwykle interesującej, godnej polecenia książce Krzysztof Rak, a czasami obecnymi. I to w gruncie rzeczy jest dyskusja czy pytanie o to, czym jest Zachód dzisiaj. W sensie geostrategicznym, geopolitycznym czy polityki międzynarodowej, to wszystko ze sobą jest powiązane. I jakby z perspektywy Polski wydaje mi się, że Zachód jest w tym kontekście, o którym tutaj mówię, że Zachód jest przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, że to jest jakby zasadniczy wektor, powinien być, jest, mam nadzieję, że pozostanie, polityki polskiej, od którego jakby zależą wszystkie inne elementy, to znaczy Polska, zakotwiczając się w Zachodzie bez Ameryki, utraci elementarne bezpieczeństwo. I teraz każdy wybór takiej drogi, nawet pozornie prozachodniej, w której ceną byłoby wyeliminowanie czynnika amerykańskiego z kontynentu, i to czy to w konstelacji, nie wiem, prorosyjskiej, prochińskiej, prozachodniej, ale takiej, która ma ten swój element antyamerykański, spowoduje realizację planu, w jakimś sensie różnych sił wrogich Polsce i na wschodzie, i na zachodzie, w ramach którego po prostu Polska utraci po prostu swoje, jak powiedziałem, elementarne bezpieczeństwo, dlatego że NATO może nie istnieć, system obrony, powiedzmy, Zachodu może przestać istnieć tylko wtedy, kiedy usuniemy z Europy właśnie tą obecność amerykańską. I w zasadzie, w gruncie rzeczy, nie jest istotne to, jaką politykę, do pewnego stopnia oczywiście upraszczamy tutaj, czy ja upraszczam swoją wypowiedź, nie jest istotne, czy na przykład wszyscy kandydaci na prezydenta Francji zgodzą się co do tego, że Francja nie powinna uczestniczyć w Pakcie Północnoatlantyckim. Do pewnego stopnia nawet mogą takie głupoty wygadywać politycy niemieccy, nie mówiąc już o, nie wiem, hiszpańskich czy włoskich. Istotą rzeczy jest po prostu jakby wola Stanów Zjednoczonych utrzymania swojej pozycji hegemona również względem Zachodu, czyli w tym kontekście Europy. I po prostu to jest, że tak powiem, istota rzeczy. Wszystko inne wydaje mi się po prostu mniej istotne w kontekście tego, o czym powiedziałem. I to jest ta zasadnicza różnica między okresem międzywojennym a teraźniejszością. Po prostu mamy konkretny sojusz i takich sojuszy w okresie międzywojennym nie było i mamy obecność Stanów Zjednoczonych na kontynencie i cała koncepcja, że tak powiem, pozycji Stanów Zjednoczonych, geostrategicznego znaczenia Ameryki w Europie jest oparta na odziedziczonych oczywiście po zimnej wojnie, rozszerzanych w ramach tego, co się nazywa wschodnią flanką NATO, ale nie oczywiście w sensie dosłownym, sił odstraszania i reagowania Paktu Północnoatlantyckiego.
Dziękuję, jak rozumiem... To mogę chwilę, tylko chwileczkę dopełnić, bo to w ten sposób proszę. Sławek wezwał mnie do dopełnienia tej wstępnej wypowiedzi, no bo no, czas mnie gonił, musiałem ciąć. Oczywiście, gdy mówimy, to jeszcze ja to powiem w sposób jeszcze bardziej wyraźny, tak, że te zależności, i ja bym powiedział tak, nie ma bezpieczeństwa Polski bez Zachodu i nie ma Zachodu bez obecności polityczno-wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie. To jest dla mnie oczywiste i to jest właśnie może nie tyle bezpośrednia lekcja czy bezpośrednia zależność, którą ja wyciągam z lat 20. i 30., tylko to jest pewne porównanie sytuacji dzisiejszej do sytuacji ówczesnej i wskazanie na tę główną różnicę. My zawdzięczamy, moim zdaniem, pokój w Europie po 45 roku właśnie dzięki temu, że Niemcy po dziś dzień mają ograniczoną suwerenność przez to, że na terytorium Niemiec cały czas stacjonują wojska Stanów Zjednoczonych. Bo proszę zwrócić uwagę, po roku 1919 jakby główne dążenie rządów niemieckich kolejnych i polityka ówczesna Stresemanna polegała właśnie na tym, na odzyskaniu suwerenności, to znaczy na tym, żeby mocarstwa okupacyjne przestały kontrolować terytorium Niemiec w jakikolwiek sposób i żeby na terytorium Niemiec tylko jedynym panem były Niemcy. I to, co ta wielka lekcja, którą została wyciągnięta po 45 i to, że Zachód po dziś dzień jeszcze moim zdaniem możemy mówić o Zachodzie, to jest właśnie polega na tym, że tym razem Niemcy nie odzyskały pełnej suwerenności i że nadal Stany Zjednoczone stacjonują na terytorium niemieckim. Można by również pewne podobieństwo wyciągnąć wraz z Japonią, która w czasie II wojny światowej również była państwem osi, a dziś jest jednym, nazwijmy to, z lotniskowców amerykańskich. Natomiast profesor Zychowicz odniósł się przede wszystkim do części współczesnej wypowiedzi doktora Raka. Ja chciałem zapytać Piotra Zychowicza, jakie... Proszę? Powiedział pan profesor Zychowicz, a profesor Cęckiewicz. Przepraszam, profesora Cęckiewicza. No to ja chciałem zapytać, jakie wnioski z tej wypowiedzi wyciągnął Piotr Zychowicz? Jakie podobieństwa między okresem międzywojnia a współczesnością? Ach, wie pan, ja chciałem prawie ogólnie rzecz biorąc powiedzieć, że przygotowałem się dzisiaj do rozmowy o trójkącie tym, o którym zaczął mówić na początku swojej wypowiedzi dr Krzysztof Rak, czyli Rosja, Niemcy, Polska, i chciałbym to powiedzieć, a teraz z kolei... Do tego również przejdziemy jeszcze. A, przejdziemy, dobra, to ja sobie tamtą swoją wypowiedź, którą przygotowałem, zachowam do drugiej rundy, jeżeli panowie pozwolicie, bo to jest esencją książki Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, trochę tak jak Polska między Niemcami a Rosją czy Sowietami. I książki bardzo gratuluję oczywiście naszemu dzisiejszemu bohaterowi, naszemu spotkania, czyli autorowi Krzysztofowi Rakowi. Panowie, no to jeżeli chodzi o bieżące sprawy, właściwie o tym panowie mówiliście, no to w zasadzie no, jak można się z tym nie zgodzić, o czym panowie mówicie, to znaczy to, że, że jest tak cudownie od 30 lat, jeżeli tak można powiedzieć, i mamy taki dobry okres w dziejach naszego narodu, oczywiście wynika z faktu, że świat, architektura światowa wygląda tak, a nie inaczej. Czyli, że są Amerykanie jako hegemon światowy, którzy trzymają pod sobą Zachód, Niemców i kontrolują, no właśnie, świat. Ale inno, i to w pełni się zgadzam zarówno z profesorem Cynckiewiczem, jak i z doktorem Krzysztofem Rakiem, że to jest dla nas sytuacja idealna. Natomiast pytanie, czy ta sytuacja jest wieczna, czy ta sytuacja jest realna. Jeżeli pan doktor Krzysztof Rak mówi, że bez amerykańskiej obecności silnej w Europie nie ma niepodległej Polski, niezależnej Polski i w zasadzie
to jest koniec, no to znaczy, że to jest wypowiedź niezwykle pesymistyczna, ponieważ trzeba zastanowić się, a co się stanie, jeżeli na przykład wybuchnie wojna na Pacyfiku, Amerykanie zewrą się z Chińczykami w takim, powiedziałbym, no, najbardziej, największym możliwym konflikcie, jaki widział świat, mam tu na myśli potencjały obu tych potencjalnych przeciwników, i Amerykanie po prostu uznają, że są za słabi, żeby być i tu, czyli i w Europie, i na Pacyfiku, i po prostu skupią się na Pacyfiku. To co wtedy, panowie? No i tu jest zasadniczy problem. To znaczy, oczywiście zgadzamy się co do tego, że to jest idealna sytuacja, powtarzam jeszcze raz, czyli Amerykanie, pod nimi Niemcy i my jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy się dalej i amerykańskie wojska są w Europie, no ale co się stanie, jak ich będzie, prawda? Co się stanie, jak Amerykanie będą mieli inne ważne rzeczy na głowie? Myślę, że ten konflikt taki, który oglądaliśmy, Trumpa z panią Angelą Merkel, jeżeli tak to można nazwać, czyli jego treścią i esencją było to, żeby Niemcy zaczęli wreszcie wydawać te nieszczęsne 2% PKB na swoje zbrojenia, na co Niemcy nie mieli najmniejszej ochoty, no bo też uważali, że mają agencję ochroniarską w postaci US Army. A Amerykanie coraz głośniej mówią o tym, że Europejczycy powinni wziąć sami odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. No i tutaj zasadniczy problem się pojawia. Różnica pomiędzy stanem postulowanym, stanem, który byłby dla nas idealny, i zgadzam się co do tego z panami, a tym, co się może wydarzyć. To znaczy, krótko mówiąc, co się stanie, jeżeli po pierwsze, pierwsza możliwość, punkt pierwszy, Amerykanie stąd odejdą, zostaną w jakimś symbolicznym wymiarze, który uniemożliwi im na przykład powstrzymanie Rosji, gdyby się znowu stało coś takiego, co się stało w ostatnich tygodniach, bo będą właśnie zajęci na Pacyfiku. No i druga rzecz, a co się stanie, jeżeli te drogi, czy też powiedziałbym, no tak, drogi Ameryki i Niemiec się rozejdą. I zwróćcie panowie uwagę, że podczas tego kryzysu ukraińskiego widzieliśmy wyraźnie, że Niemcy, czy też inaczej państwa kontynentalne, bo Francja też właściwie takie stanowisko zajmowała, miały zupełnie inny pomysł na rozwiązanie konfliktu z tego wokół Ukrainy niż Anglosasi, prawda? Szczególnie Brytyjczycy. Brytyjczycy raczej dążyli do eskalacji, a Niemcy do deeskalacji, prawda? I teraz jest takie pytanie, no co z fantem ma zrobić Polska? Czy Polska jest państwem oceanicznym, czy Polska jest państwem kontynentalnym? I po prostu chodzi o to, żeby przygotować się na tego typu rozdźwięki, na to, że Amerykanie będą słabnąć. Widzieliśmy wycofanie z Afganistanu, które pokazało, że Amerykanie raz gdzieś są, a po chwili może ich nie być. I realna polityka, polityka odpowiedzialna, to jest taka polityka, która oczywiście, no, fajnie, jak jest cudownie, no, ale musimy też przygotować jakąś politykę, jakieś warianty, kiedy cudownie nie będzie. To znaczy, kiedy ta wspaniała pogoda geopolityczna dla Polski, która zaczęła się w 1991 roku i trwa do dzisiaj, przestanie istnieć. Mam na myśli oczywiście to, o czym mówią wszyscy eksperci, że świat zamienia się tam ze świata jednobiegunowego na wielobiegunowy, z totalnej dominacji i hegemonii Stanów Zjednoczonych na koncert mocarstw i tak dalej, nie ma sensu tego wszystkiego powtarzać. Wszyscy panowie, wszyscy widzowie to już słyszeli 1000 razy. No i to jest właściwie główna ta rzecz, którą chciałem powiedzieć tak lekko polemicznie z poprzednimi głosami. To znaczy, jeżeli uznamy, tak jak powiedział pan Krzysztof Rak, że nie ma Polski niepodległej, wolnej, bez obecności amerykańskiej silnej w Europie, no to właściwie to jest katastrofa, ponieważ uzależniamy się całkowicie od czynnika, uwaga, na który nie mamy wpływu. I to jest już ostatnia rzecz. To znaczy Polska, no możesz się postulować, tak? My chcemy, żeby Amerykanie tu byli, my chcemy, żeby Amerykanie, jak wyraził się doktor Rak, cały czas byli jakimś czynnikiem, który ogranicza suwerenność Niemiec i trzyma Niemców na smyczy, tak? I my tylko chcemy. No chcemy, bo wtedy jest nam dobrze. No ale postulaty to jest jedna rzecz, a inna rzecz to jest rzeczywiście polityka realna. Co się stanie, kiedy Niemcy się z tej smyczy zerwą, a Amerykanie sobie pójdą? I trzeba się do tego przygotować. No i oczywiście nie będę tutaj, pewnie nie zaskoczę panów, ale znacie panowie moje poglądy. Ja uważam, że Polska w takim przypadku powinna stawiać na Zachód,
na Niemcy, na Unię Europejską, broń Boże nie na Rosję, nie na Chiny. Po prostu jesteśmy państwem kontynentalnym. Ich realizm jest pesymistycznym, powiedziałbym, narzędziem czy też poglądem. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji po prostu powinniśmy prowadzić politykę realną, politykę oparcia na zachodniej Europie. No i to tyle chyba. A tak jak powiedziałem, a ten opowieść moją, którą dla panów przygotowałem i dla państwa o trójkącie Polska, Rosja, Niemcy po w drugiej rundzie. Już za chwilę, tak jest. To ja może proszę, odpowiem. Doktorze, mogę doktorze, odpowiedzieć? Proszę, jasne. Króciutko. Mogę? Tak jest. Bo to jest bardzo, ten schemat jest bardzo u nas rozpowszechniony i uważany za oczywisty. Mianowicie schemat taki. Otóż Ameryka podjęła decyzję o śmiertelnym zwarciu i śmiertelnej konfrontacji z Chinami i efektem tego będzie opuszczenie Europy i w ogóle z perspektywy tej konfrontacji Europa Środkowa to się w ogóle nie liczy i powinniśmy w ogóle Amerykanami się nie zajmować. Otóż jest to założenie moim zdaniem nieprawdziwe, co pokazują obecne wydarzenia. Otóż Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby opuścić Europę po to, żeby zewrzeć się z Chińczykami, bo Europa nie jest balastem wbrew temu, co można z tej analogii wyciągnąć, wręcz przeciwnie. Europa może być dla nich w takim momencie zagrożeniem. Amerykanie, którzy wycofają się z Europy po to, żeby zwiększyć swoje zasoby w konfrontacji z Chinami, tak naprawdę zwiększą potencjał Chin. Bo w momencie, w którym Amerykanie wyjdą z Europy, to czego się obawiamy, musi powstać i powstanie kontynentalna oś Berlin, Paryż, pewnie Moskwa, Pekin, bo widzimy, że tego rodzaju dążenia podskórnie są i tego rodzaju dążenia one biorą w łeb właśnie przede wszystkim dlatego, że tutaj na terytorium europejskim są Stany Zjednoczone. Dwa, tu bardzo nam pomaga polityka, to też widać jak na dłoni, polityka Władimira Putina, który no, robi wszystko, ażeby do takiej osi kontynentalnej dojść nie mogło. Ja tutaj w tym scenariuszu nie widzę, moim zdaniem tutaj nie ma zagrożenia, bo Amerykanie muszą pilnować swoich interesów i to, co wyciągamy z dzisiejszych, no bo chyba rzeczywiście to, co mówił pan Piotr, jest o tyle słuszne, że Amerykanom tak się wydawało, że ta Europa to już jest taki obszar pozahistoryczny i nie zawracajmy sobie głowy Europą, od razu idźmy na zwarcie z Chinami. To, co się teraz stało, pokazuje, że tak od razu na zwarcie z Chinami nie można iść, bo przede wszystkim dlatego, że i Niemcy, i mocarstwa zachodnie, te dwa główne dzisiejsze mocarstwa zachodnie, czyli Berlin i Paryż, jak również Rosja nie podporządkują się w tym starciu w sposób naturalnym Stanom Zjednoczonym. Bo na to liczył na początku Biden, tak, że on dogada się z i tutaj postawmy kropkę, Niemcami, doktorze, i Rosją. I bardzo dużo wątków się pojawiło, myślę, że tym bardziej... Czy ja mogę dwa zdania, czy nie? Doprowadzę z tego pytania. Może na koniec rundy po Bartłomieju Radziejewskim. Zabawne już do tego czasu, no. Panie Jarku, pan da, bo to z adwocem to ja dobrze, też się proszę chwaliłem. Bardzo, no. Bardzo krótko, bardzo proszę. Dobrze, to ja tylko postaram się krótko węzłowato. Polityka, panie doktorze, jest sztuką możliwości, a nie chęci.
Znowu pan mówi, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić, bo Amerykanie by nie chcieli i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę pamiętać o tym, że to może, ja rozumiem, że oni by nie chcieli. No kto by, jakie mocarstwo na świecie nie chciało być mocne i na Pacyfiku, i w Europie i trzymać tutaj wszystko za mordę, prawda? Ale problem polega na tym, że możliwości mogą być ograniczone. Dzisiaj sytuacja jest taka, że Amerykanie prowadzą, nazwijmy wojnę ekonomiczną z Chinami, tak? Ale jeżeli załóżmy, że się wojna to zamieni w wojnę gorącą, to jest kwestia tego, że tam będą wszystkie lotniskowce, tam będą zaangażowane siły, tam będą zaangażowane wszystkie zasoby i wtedy tutaj zostanie ogryzek. Putin też to będzie rozumiał, Putin będzie to widział, Putin tu wejdzie, Putin zacznie rozrabiać i Amerykanie oczywiście będą chcieli go zatrzymać, tak, ale nie będą mieli czym. I tutaj do tego właśnie mówię, i to nawiązuje do teorii profesora Mesheimera, będą przerzucali odpowiedzialność na mocarstwo kontynentalne. I tym mocarstwem, jakie wybiorą, będą oczywiście Niemcy, bo będą chcieli wybrać najsilniejszych, a nie najsłabszych, ale to już wchodzimy w kolejne sprawy. W związku z tym jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że patrzmy na realne możliwości mocarstw, a nie na ich postulatywne interesy i co one by chciały i o czym by marzyły, bo marzenia, a możliwości to są dwie różne rzeczy. Bartłomiej Radziejewski. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dużo ciekawych wątków. Jak rozumiem, traktujemy książkę przede wszystkim jako znakomitą, tytaniczną pracę doktora Raka, jako przede wszystkim inspirację do dyskusji o współczesności, więc w tym duchu będę też mówił. Jedna uwaga a propos zależności między historią a współczesnością. Znaczy, no, rzeczywiście mamy zupełnie różne systemy narodowe, zupełnie różne i wszelkie próby rozmowania per analogiam z dwudziestolecia międzywojennego w stosunku do sytuacji dzisiejszej 1:1 są skazane na niepowodzenie, ponieważ to są skrajnie odmienne sytuacje międzynarodowe. Wtedy mieliśmy tak zwany zachwiany system wielobiegunowy, gdzie rolę wielkich mocarstw pełniły Wielka Brytania, Francja, odradzające się Niemcy w dwudziestoleciu, Związek Sowiecki, gdzie były już największą gospodarką świata od końca XIX wieku Stany Zjednoczone, ale z taką dziwną nieobecnością, prawda, czasową, polityczną, wojskową w Europie i w ogóle w Eurazji w pewnym sensie. No dziś z tego systemu wylądowaliśmy, pomijając wszystkie ogromne zmiany społeczne, technologiczne, kulturowe, w tak zwanej jednobiegunowej chwili, gdzie jedynym wielkim mocarstwem w latach kończących wiek XX i zaczynających wiek XXI były Stany Zjednoczone. Ta chwila z kolei już odeszła i mamy nowe wielkie mocarstwo chińskie, mamy na granicy wielkiej mocarstwowości Rosję, ale mamy cały szereg mniejszych biegunów, w tym Wielką Brytanię, Francję, Niemcy właśnie, Japonię, Indie i jeszcze szereg innych graczy, czy Turcję grającą swoją grę, Iran. Wielobiegunowy system z dużą ilością chaosu, z dużą ilością małych konfliktów, który wyłania się z tej jednobiegunowej chwili i który powoduje rozmaite turbulencje. Generalnie no, liberalno-konstruktywistyczny porządek, do którego bardzo się przyzwyczailiśmy i ta inność, prawda, systemu międzynarodowego skłoniła wielu do z kolei zbyt dalekiego odejścia od inspiracji historycznej, do wiary w to, że pewne prawidła polityki udało się na zawsze pokonać, że udało się zawiesić historię, zawiesić geografię, że jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości. To było zbyt dalekie i widać, że pewne prawidła polityczne wracają na czele z zasadami realizmu politycznego, takie jakie na przykład definiuje wspomniany przez Piotra Zychowicza John Mearsheimer. A więc przede wszystkim gra mocarstw decyduje o dynamice sytuacji międzynarodowej, tak? Ale szerzej rzecz biorąc, gra między państwami. Państwa mimo wszystkich nowych aktorów pozostają głównymi graczami stosunków międzynarodowych, pozostają kręgosłupem współczesnych stosunków międzynarodowych. Jak wielkiej roli nie pełniłyby korporacje, niezależne agencje regulacyjne i cały szereg nowych graczy, których kiedyś nie było lub byli, ale pełnili znacznie mniejszą rolę. W kierunku jakiego systemu idziemy, to wydaje się głównym pytaniem, które warto tutaj zadać i które może jakoś pomoże uporządkować dyskusję. Wydaje mi się, że idziemy w stronę w miarę stabilnego systemu wielobiegunowego, gdzie nie będzie problemu zachwianej hegemonii, tak? Czyli niejasności co do tego, kto jest hegemonem, ponieważ w ogóle nie będzie
hegemonii. I już dzisiaj w ogóle nie ma hegemonii w sensie takiej twardo rozumianej zdolności do sprawiania, żeby inni gracze, w tym inne wielkie mocarstwa, działały podług woli hegemona. No bo dzisiaj Stany Zjednoczone lub Chiny potrafią sprawić, żeby na przykład Rosja, inne państwo na granicy wielkiej mocarstwowości działało według ich woli. Nie, nie potrafią. Potrafią na nie w pewien sposób wpływać, potrafią proponować mu różne układy, ale sterować nim w sensie ścisłym nie potrafią. W tym sensie nie ma hegemona systemu światowego. Jest szereg graczy, którzy się rozpychają. Ja bym się nie do końca zgodził, że to ta jednobiegunowa chwila była sytuacją idealną dla Polski, bo oczywiście w sensie bezpieczeństwa była to bardzo komfortowa sytuacja, z drugiej strony wręcz taka, bym powiedział, rozbestwiająca, rozpieszczająca, prawda, z czego ślady widzimy wielokrotnie w debatach współczesnych, nie skłaniająca do wystarczającego wysiłku własnego. Natomiast była to sytuacja też obarczona bardzo poważnymi kosztami, by wspomnieć o większości sektora bankowego w obcych rękach, o momencie, do którego doszliśmy, że na 100 największych firm działających nad Wisłą ponad 80 jest w rękach kapitału zagranicznego, by wspomnieć o 2-milionowej emigracji i szeregu innych rzeczy, łącznie z konserwacją całego terytorialnego układu jałtańskiego, potwornego okaleczenia historycznego i geopolitycznego Rzeczypospolitej, prawda? Więc nie była to sytuacja bez kosztów, natomiast była komfortowa w tym sensie, że mamy zewnętrznego gwaranta bezpieczeństwa. Natomiast czy brak tego zewnętrznego gwaranta bezpieczeństwa oznacza koniec niepodległości Polski? Nie, i to podwójne nie. A w każdym razie nie musi oznaczać. Po pierwsze dlatego, że Polska jest wystarczająco dużym krajem, żeby zadbać sama o siebie. W latach 60. XX wieku Korea Południowa, kraj w pewnym sensie w podobnie złym położeniu geopolitycznym co Polska, aczkolwiek w zupełnie innym miejscu świata, prawda? Była krajem biedniejszym od Polski. Była prymitywnym, skrajnie biednym krajem rybołówczo-rolniczym, w którym w latach 60. powstawały pierwsze huty. Pierwsze huty w Polsce powstawały w latach 60. XVIII wieku. W ciągu 3 dekad ten kraj przeszedł drogę, pozycjonując znacznie wyżej od Polski w sensie rozwojowym, który stał się potentatem w dziedzinie gier komputerowych, nowych technologii, ale też dokonał ogromnego postępu w dziedzinie wojskowości. Będąc tą krewetką między wielorybami, tak, leżąc między Chinami, Rosją, Japonią, Stanami Zjednoczonymi, w sensie ich dalekiej, wysuniętej obecności. Inny przykład, Turcja, która w latach gdzieś tam na przełomie lat 80., 90., niektórzy oceniają, była mniej więcej na poziomie Polski, w ciągu 30 lat dokonała bardzo znaczącej rozbudowy i modernizacji swojego potencjału wojskowego i jest dzisiaj samodzielnym graczem. Kraj o gospodarce zbliżonej wielkością do Polski, niedawno mniejszej, dzisiaj większej, ludnościowo większy, ale też nie zawsze tak było. Gdyby elity polskie, wspominał dr Rak o niewywiązywaniu się elit z zadań, które nakłada współczesność, wywiązywały się z zadań, które nakłada współczesność, to wykorzystałyby te 30 lat, żeby zbudować, jeśli nie całkowicie samodzielny, to przynajmniej częściową samodzielność Polski. Ten okres został zmarnowany w sposób fundamentalny, jest dalej marnowany. I to jest podstawowy problem Polski, a nie jakieś fatum geopolityczne czy historyczne. Bo leży w zakresie możliwości Polski, przynajmniej teoretycznie rzecz biorąc, i wręcz jest obowiązkiem Polski zbudować samodzielny potencjał odstraszania. Czynnikiem sprzyjającym jest to, że nie mamy dzisiaj podobnej sytuacji jak ani w XVIII wieku, ani w dwudziestoleciu międzywojennym. Teoretyczne wycofanie Amerykanów z Europy nie powoduje z automatu zagrożenia dla niepodległości Polski, ponieważ nie ma dzisiaj chętnych na nowych kolonizatorów czy zaborców. Nie ma dzisiaj ani mocarstw porównywalnych agresją i siłą jednocześnie z totalitarnymi Związkiem Sowieckim i III Rzeszą, ani mocarstw porównywalnych w sąsiedztwie Polski do XVIII-wiecznych zaborców. Rosja jest bladym cieniem sowieckiej potęgi, ale też carskiej potęgi.
Gdy w szczycie zimnej wojny Związek Sowiecki miał potęgę gospodarczą na poziomie około 40% amerykańskiej, dzisiaj rosyjska siła gospodarcza jest na poziomie kilku procent amerykańskiej i kilku procent również Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, rosyjska zależność od Unii Europejskiej jest około 10 razy wyższa niż europejska zależność od Rosji. Gdyby była wola polityczna w Europie, Rosja Putina mogłaby łatwo zostać rzucona na kolana. Tylko tej woli wystarczającej nie ma. Ale to jeszcze nie znaczy, mimo tego, że Putin prowadzi dosyć agresywną i moim zdaniem bardzo inteligentną i skuteczną i przemyślaną politykę rewizjonistyczną, że jest w stanie zająć Polskę, podbić Polskę, a cóż dopiero całą Europę Środkowo-Wschodnią. Przypomnijmy, że Putin, szerzej Rosja, przez 30 lat zmaga się z 10-milionową niespełna Białorusią i dopiero teraz jest blisko realizacji celu pod tytułem wasalizacja Białorusi, co jest zresztą straszliwą klęską geopolityczną Polski, o której za mało się o wiele mówi. Natomiast to zajęło 30 lat, prawda, odzyskanie Białorusi, jeżeli już przyjmujemy, że za chwilę ten proces będzie zakończony. Jakieś zajęcie Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej jest czymś, co twierdzę, jest ponad siły Rosji w tej chwili i dające się przewidzieć w przyszłości. Co więcej, jak zwracają uwagę choćby eksperci zgromadzeni swego czasu na takim seminarium euroazjatyckim Nowej Konfederacji, w szczególności Jerzy Marek Nowakowski, w perspektywie około 15 lat należy się spodziewać, jeśli nie nowej smuty, to znaczącego tąpnięcia rosyjskiego potencjału, osłabienia w wyniku kombinacji czynników sukcesyjnych, wewnętrznych, demograficznych, gospodarczych i geopolitycznych. Więc oni będą grać agresywnie przez te 15 około lat po to, żeby uzyskać jak najwięcej, wiedząc, że osłabną prawdopodobnie z czasem. Natomiast to jest bardzo dalekie od poziomu zagrożeń z przeszłości. No i w pewnym sensie komfortowa sytuacja dla Polski, bo możemy budować swoją samodzielność. Problemem jest czas. Problemem jest przespanie ostatnie 30 lat i problemem jest to, że jeżeli jak za radą Piotra Zychowicza wybralibyśmy Europę, no to analizy mówią o tym, że nawet jeżeli w bardzo optymistycznym wariancie Europa zdobyłaby się na wysiłek zbudowania samodzielnej zdolności wojskowej, realnej, tak, nie sił pomocniczych, tylko prawdziwych sił europejskich, to jest perspektywa 15-20 lat. 15-20 lat od teraz, jeżeli by teraz to z kopyta ruszyło. To ani nie ruszyło, ani wygląda, żeby miało ruszyć, a 15-20 lat będziemy musieli sobie poradzić, jeżeli system międzynarodowy się rozsypie. Miało być krótko, wyszło jak zwykle. Ciekaw jestem panów uwag. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy od globalnie, przejdźmy do spraw regionalnych i właśnie trójkąta Berlin-Moskwa, a pomiędzy nimi Warszawa. I może na początek właśnie poproszę Piotra Zychowicza. Ja? Tak, proszę. No dobrze, bo myślałem, że będziemy jechać całą rundą. To ja tylko krótko powiem, bo strasznie mnie porwała oczywiście ta wypowiedź mojego przedmówcy, Bartłomieja Radziejewskiego. No, fajnie to wszystko powiedział. Ja chciałem powiedzieć, że ja reprezentuję realizm pesymistyczny i ostatnie wydarzenia w ogóle już mnie wpędziły w totalny pesymizm. Natomiast widzę, że mój przedmówca reprezentuje realizm optymistyczny. Tak, panie Piotrze, ja też słyszałem, jak słuchałem Bartka, to myślałem, że to pułkownik Józef Beck mówi. Nie, no bez przesady. To proszę aż tak daleko analogii idących nie wskazywać, ale mówiąc absolutnie poważnie, to zgadzam się co do diagnozy moim przedmówcą, ale znowu wskazywałbym tutaj na to, co ja będę dużo mówił, no nie będziemy drugą Koreą Południową. No. Jest to coś, co serce moje krwawi, ale po prostu nie będziemy. I co do tego, to możemy zorganizować osobną dyskusję i wszyscy wbijemy w absolutny pesymizm i rozpacz naszych widzów, więc darujmy sobie to. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Z powodów, o których możemy ale ja mam takie pytanie, panowie, bo to pokazujecie tą Koreę Południową jako alternatywę. A takie pytanie za 100 punktów. Ile żołnierzy amerykańskich jest w Korei Południowej? No,
30 tysięcy. To są satelici Stanów Zjednoczonych. I ten rozwój wspaniały, nic tego mu nie przeszkodził. To jest satelita Stanów Zjednoczonych. No, satelita grający coraz bardziej własną grę, zawierający też porozumienia z Chinami i tak dalej, więc sytuacja trochę bardziej złożona, ale tak. Natomiast przytoczyłem antycypując ten argument, przytoczyłem przykład Turcji, które już trudno nazwać satelitą Stanów Zjednoczonych, bo zwłaszcza po tym, co się wydarzyło w ostatniej dekadzie. Ja jednak zachęcam mimo wszystko, żeby przejść do spraw regionalnych i trójkąta. Już tak, tylko chciałem po prostu odnieść się, bo to była strasznie porywająca wypowiedź i rzeczywiście zgadzam się co do słabości Rosji, która jest przeceniana i gra powyżej swoich możliwości, ale znam też możliwości Polski, obawiam się, że one niestety uniemożliwiają nam, a te 30 zmarnowanych lat, zgadzam się co do tego, nie było przypadkiem i obawiam się, że następne 15 lat też zostanie zmarnowane. Ale panowie, przechodzimy do tego trójkąta, bo to jest interesujące. Ja chciałbym powiedzieć taką historiozoficzną myśl panom przedstawić, mianowicie na czym ten trójkąt moim zdaniem polega. Polega on na tym, że można porównać nasz region, Europę Środkowo-Wschodnią, do tortu, przy którym siedzi dwóch żarłoków. Mam tu oczywiście na myśli Niemcy i Rosję, dwa mocarstwa, pomiędzy którymi ten nasz region jest wtłoczony. I teraz tak, z perspektywy niemieckiej, bo dzisiaj o Niemcach dużo mówimy, to może podtrzymajmy tą optykę, no to są w zasadzie dwie możliwości. Można się podzielić z Rosją tym tortem i to jest ta opcja A, czyli polityka Bismarcka, polityka sojuszu dwóch czarnych orłów i polityka zaborcza. No ale i taka polityka była tylko możliwa w dobie zaborów, ale rok 1871 oczywiście zmienił wszystko, tak? To znaczy po pierwsze zjednoczenie Niemiec, po drugie industrializacja Niemiec. Niemcy stały się najpotężniejszym mocarstwem kontynentalnym. W związku z tym to oczywiście spowodowało, że ich możliwości stały się większe i mogą podjąć drugą grę. Grę, która polega na tym, żeby się nie dzielić z Rosją tym tortem, tylko zjeść cały. I takie trzy były przypadki, kiedy Niemcy tą próbę podjęły, bo oczywiście to oznacza, że mogą to próbować zrobić, zdominować Europę Środkowo-Wschodnią, ale tylko wtedy, kiedy nie ma tutaj Rosji. I pierwszy przypadek to był rok 1915, kiedy wyrzucili Rosjan Niemcy z Warszawy. Nie przez przypadek Neumann wtedy napisał swoją książkę Mitteleuropa. I potem akt 5 listopada, próba przemeblowania na niemiecką modłę naszego regionu. Drugi przypadek to jest oczywiście polityka Hitlera i to jest interesujące i możemy porozmawiać, jak Hitler miotał się od tego A do B, czyli od polityki bismarckowskiej podziału tego regionu między Rosją a Niemcy, a próby dominacji niemieckiej. No i trzeci przypadek to jest oczywiście 1991 rok, kiedy Rosja stąd odpłynęła, czy też inaczej Związek Sowiecki wówczas, prawda, no bo mówimy tu o Związku Sowieckim i w momencie tej największej słabości tutaj weszli Niemcy. Oczywiście całe szczęście nie tak jak poprzednio, czyli nie czołgami, no ale metoda jest, że tak powiem, ta sama. Chodzi o to, że gospodarka Niemiec przemysłowa jest komplementarna z gospodarką Polski i innych krajów, i mogą nas zdominować gospodarczo. I to się właśnie stało w 1991 roku. To się w różny sposób określa, że jesteśmy wielką montownią, prawda, niemiecką, zapleczem gospodarczym niemieckim, tanią siłą roboczą, junior partnerem, jak zwał, tak zwał, no ale obroty Polski z Niemcami handlowe to jest absolutnie numer jeden, potem długo, długo nic. I to samo dotyczy innych krajów naszego regionu, Czech, Węgier i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym i teraz to, co obserwujemy obecnie, to jest oczywiście próba wejścia Rosji w tą przestrzeń. No i być może właśnie, i to jest to największe zagrożenie, jakie się pojawia, to znaczy skłonienia Niemiec do powrotu do tej polityki bismarckowskiej, tej polityki A, o której mówiłem, czyli jednak posunięcia się trochę i zrobienia Rosji miejsca w tej przestrzeni geopolitycznej. No i to jest oczywiście dla nas najbardziej przerażający scenariusz. I z perspektywy Rosji z kolei oczywiście to jest idealna możliwość, ale jest też opcja taka, powiedziałbym, no już super i to się udało tylko moskiewskiemu ośrodkowi władzy raz, to znaczy w 1944-1945 roku, to znaczy wypchnąć Niemcy i samemu to zdominować tą przestrzeń, prawda? Czyli oczywiście rok 1945,
ale zgadzam się z Bartłomiejem Radziejewskim, że to jest niemożliwe obecnie ze względu na słabość Rosji. I ostatnia rzecz teraz, perspektywa polska w tym trójkącie, no to jest oczywiście taka, że są dla Polski, no Polska jest oczywiście w sytuacji bardzo trudnej geopolitycznie. I kiedy mówiłem o tym, i znowu tu nawiązuję do wypowiedzi ad vocem Bartłomieja Radziejewskiego, że Polska powinna stawiać na Niemcy, no to oczywiście zdaję sobie sprawę ze słabości też i jakby powiedziałbym tej ceny, o której pan mówił. Natomiast wydaje mi się, że cywilizacyjny model niemiecki jest jednak bardziej atrakcyjny niż rosyjski. To znaczy Rosja po prostu nie ma nam nic ciekawego do zaoferowania. Ten okres dominacji Moskwy tutaj nad nami w latach 44-89 był okresem, kiedy po prostu Zachód nam odjeżdżał, kiedy procesy modernizacyjne były bardzo powolne, następowała wielka demoralizacja, ale akurat to było związane z komunizmem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okres tej dominacji niemieckiej nad Polską gospodarczej, czyli ostatnie 30-lecie, jest okresem oczywiście modernizacji. I przy wszystkich minusach, o których mówił mój przedmówca, z którymi ja się zgadzam oczywiście, no to jednak ten skok cywilizacyjny jest po prostu olbrzymi, prawda? To Polska goni Zachód i Zachód już nam tak nie odjeżdża. Przypomnę, że mieliśmy przed pandemią wzrost gospodarczy 4%, a Niemcy 2%. A teraz czytałem jakieś prognozy w ogóle o wzroście gospodarczym 5,3%. Ja nie wiem, czy to się potwierdzi, jeżeli tak, no to bylibyśmy po prostu tygrysem Europy Środkowo-Wschodniej, czy w ogóle światowym, gospodarczym, a to jest właśnie skutek tej współpracy z Niemcami. W związku z tym wydaje mi się, że pragmatyczne interesy, oczywiście, jeżeli mamy do wyboru opcję niemiecką czy opcję rosyjską, raczej kierują na stronę opcji niemieckiej. Ale oczywiście, i to już ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, jest też taki sposób myślenia polskiego o polityce, który szuka ucieczki z tego dylematu. To znaczy ani Niemcy, ani Rosja, tylko my znajdziemy sobie zamorskiego sojusznika, który nam pozwoli oprzeć nasze bezpieczeństwo o niego i wówczas możemy sobie, że tak powiem, obie te opcje, możemy grać na nosie i Niemcom, i Rosjanom, by byśmy byli bezpieczni, prawda? Natomiast, i to jest myślenie Becka w roku 1939, które skończyło się w taki tragiczny sposób, no i oczywiście jest to myślenie tych obecnych współczesnych polityków, moim zdaniem, którzy myślą, że Ameryka jest za nas, wszystkie sprawy załatwi i nawet, uwaga, Ameryka może w obronie Polski w jakiś sposób konfrontować się i z Niemcami, i z Rosją jednocześnie. Moim zdaniem to jest niemożliwe, bo zwróćcie panowie uwagę, że jeżeli Ameryka walczy przeciwko Niemcom, to zawsze jest sprzymierzona z Rosją. Tak było podczas I i II wojny światowej. Jeżeli Ameryka walczy przeciwko Rosji, to jest sprzymierzona z Niemcami. I tak było w trakcie zimnej wojny, kiedy RFN był głównym sojusznikiem amerykańskim tutaj w regionie. I tak jest obecnie i stąd ten szok, kiedy Biden dał zielone światło dla Nord Streamu, ale oczywistym jest to, że Ameryka teraz, montując silną koalicję, no to wybierze zawsze Niemcy, a nie Polskę, która jest po prostu słaba, bo montując koalicję zawsze wybiera się silniejszego. To są jakby dylematy Polski położone między Niemcami a Rosją, kuszonej również oczywiście piękną, wspaniałą wizją zamorskiego hegemona. To działało przez 30 lat, ale ja się bardzo, bardzo obawiam, że teraz w epoce właśnie nowego starcia mocarstw to przestanie działać. I już kropka nad i, to jeszcze ten Beck, który tutaj unosi się nad dzisiejszą naszą dyskusją, który jest jednym z głównych bohaterów książki Krzysztofa Raka, no to jakby Józef Beck, pamiętajcie panowie, odrzucił niemieckie propozycje, które zmierzały właśnie do opanowania przez Niemcy gospodarczego, a również politycznego naszego regionu, ponieważ liczył właśnie na to, że dostanie pomoc od mocarstw zachodnich, prawda? A skończyło się, przejdźmy wszystkie etapy, wszystkie masakry, rzezie, które do tego doprowadziły, a skończyło się to, że rzeczywiście Niemców tu nie było, ale na 44 lata tutaj przyszła Rosja, czy też Związek Sowiecki. No więc to jest taki pesymistyczny wykład o Polsce położonej między tymi dwoma kolosami. Moim zdaniem wybór jest dla Polski oczywisty i powinniśmy iść tą ścieżką, którą idziemy od 30 lat. Dziękuję bardzo i proszę profesora Sławomira Cęckiewicza.
No ja znów jestem w najtrudniejszej sytuacji, bo ja bym musiał polemizować praktycznie z wszystkimi przedmówcami, którzy się wypowiadali też... Ciągła ofiara całego świata po prostu. Tak, ja jestem ofiarą całego świata, ale powiedzmy w ten sposób. Jakby podstawowy błąd, również obecny tutaj w tych waszych wypowiedziach wcześniejszych, polega na takim pomieszaniu Zachodu, czy takiego postrzegania Zachodu jako dobrobytu, no i modernizacji Polski w kierunku właśnie tego dobrobytu, nowoczesności, podniesienia poziomu życia i tak dalej, i tak dalej, z Zachodem jako gwarantem bezpieczeństwa. A tutaj mamy do czynienia jakby od 30 lat, mówię o Zachodzie, wyłączając w zasadzie Stany Zjednoczone z tego. A od 30 lat mamy tutaj do czynienia no, z takim rodzajem nożyc, to znaczy takiego rozejścia się tych dwóch porządków. I teraz jakby posłuchać Piotra Zychowicza, no to oczywiście świetnie jest od 30 lat ze względu właśnie na ten szeroko rozumiany postęp i dobrobyt, tylko że ja się obawiam, że Zachód tak rozumiany, na przykład w perspektywie Berlina, sojuszu polsko-niemieckiego, zależności gospodarczych, bliskiej współpracy i tak dalej, to jest Zachód i to są Niemcy, które zgadzają się na niejasną strefę, w której oczywiście Polska się znajduje, Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie różni gracze, w tym myślę tutaj przede wszystkim o Federacji Rosyjskiej, mogą sobie hasać jak chcą, przy założeniu, że te interesy gospodarcze, ideologiczne, w rozumieniu jakby liberalnych wartości czy antywartości z mojej konserwatywnej perspektywy, no będą tutaj realizowane czy przestrzegane. Natomiast jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czyli o twarde zasady bezpieczeństwa, no to istnieje pewne takie domniemanie, że tutaj Polska powinna sobie jakby sama dać radę, no, walczyć, tak naprawdę tego swojego głównego interesu bezpieczeństwa nie jest w stanie, co pokazują ostatnie lata i kontekst współpracy niemiecko-rosyjskiej związanej z Nord Streamem. Polska nie jest w stanie wpleść tych swoich interesów twardego bezpieczeństwa w politykę europejską, co z kolei było ideą Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Rzeczpospolitej, że w zasadzie ta polityka po prostu jakby nie prowadzi do sukcesu i gdyby nie ten czynnik amerykański i gdyby nie ten czynnik zagrożenia rosyjskiego i tych perturbacji, które wynikały na przykład z zajęcia Krymu, czy teraz po prostu kwestii białoruskiej, wojny hybrydowej na granicy i kwestii ukraińskiej, co aktywizuje z kolei jakby obecność Stanów Zjednoczonych, wzmacnianie wschodniej flanki NATO, każe na pewno po prostu jakby przemyśleć kwestię, no właśnie, takiej lewicowej, bym powiedział, wizji wycofywania się Ameryki z Europy, budowanie jakiegoś zbiorowego systemu bezpieczeństwa i szukanie rozwiązywania problemów tam, gdzie te ogniska zapalne właśnie na przykład gdzieś tam w Azji się, czy globalnie w zapasach gospodarczych chińsko-amerykańskich pojawiają. Jakby obiektywnie ta sytuacja kończy rodzaj pauzy strategicznej, przespanej, tu się zgadzam z Bartkiem, w latach 30., no bo to był taki błogi sen, jest pauza strategiczna, jest jakaś smuta w Rosji, jakiś pijak na czele Federacji Rosyjskiej i tam no, czasami coś powie, że Polska nie powinna przystępować do NATO, ale generalnie to wszystko jest po prostu słabe. I w zasadzie to nasze z kolei członkostwo w NATO było rodzajem wejścia do klubu politycznego z całkowitym po prostu niemyśleniem właśnie też w takich kategoriach, które postuluje
Bartek, czyli wykorzystania obecności w NATO do tego, żeby no te, tą masę mięśniową, że tak powiem, zbrojną, przede wszystkim o tym myślę i o poprawieniu jakby w ogóle całej infrastruktury bezpieczeństwa w Polsce, również związanej z służbami specjalnymi, żeby to przeprowadzić, no to zostało po prostu w zasadzie wszystko zaprzepaszczone i dopiero sytuacja związana z Krymem, organizacja jeszcze za czasów nawet Platformy Obywatelskiej szczytu NATO w Warszawie, już inna kwestia, jak oni to zorganizowali, nieważne, jakby ta idea tego szczytu po prostu w Warszawie pojawiła się po prostu wcześniej, przed jesienią 2015 roku, jakby pokazało, że to wszystko pokazało, że no właśnie, mamy czynnik bardzo poważnego zagrożenia, można powiedzieć fizycznego. Tutaj panowie w ogóle o tym nie mówicie, ale realnie Polska jest po prostu jednym z głównych przeciwników w Europie Federacji Rosyjskiej. Mamy w każdym tygodniu ataki cybernetyczne, mamy bardzo dużą aktywność służb specjalnych, mamy ich agenturę na terenie Polski, mamy ich tuby rezonansowe, propagandowe. To jest naprawdę po prostu duże wyzwanie koncepcyjne w tym obszarze bezpieczeństwa, również takiego kontrwywiadowczego dla Polski. I tego wszystkiego, to jest mój jakby przekaz, nie jest w stanie nam zagwarantować no, Zachód w kształcie Unii Europejskiej, w jakiej ona się znajduje. I tutaj znów, no w tym sensie, oczywiście ja rozumiem jakby tą politykę po części, no rozumiem politykę Bidena i rozumiem jakby tą koncepcję, którą tutaj próbował nam wyłożyć Piotrek Zychowicz, no że Amerykanie tradycyjnie jakby postawią na najsilniejszego w Europie, w ramach takiego mocarstwowego zastępstwa za Amerykę będzie tutaj stawianie na Niemcy. Tylko że przepraszam, Krzysztof Rak jest pewnie tutaj większym specjalistą, a Niemcy są po prostu rozbrojonym państwem. Nie stanowią to, co jest klasycznie elementem świadczącym o sile, to nie jest tylko kwestia gospodarki, tylko w jakimś sensie pójście pod rękę z tą realną siłą militarną, wywiadowczą, no to tutaj o czymś takim nie możemy mówić. Możemy mówić o bardzo poważnej zapaści technologicznej armii niemieckiej, o braku inwestycji, braku wizji w ogóle, co wszystko to świadczy o takim, bym powiedział, skolonizowaniu umysłów przez lewicę niemiecką, elit niemieckich i w ogóle niepostrzegania w perspektywie tego regionu i świata po prostu w kategoriach jakichś zagrożeń. No w tym sensie nie ma żadnej alternatywy dla Stanów Zjednoczonych, no, którzy naprawdę bez NATO są w stanie przerzucić wojsko w dowolny rejon świata, prowadzą po prostu w dalszym ciągu rozwój swoich prac w tym obszarze militarnym. I są realną po prostu siłą. No a mówię, jakby Zachód, który nie postrzega żadnych, nie widzi w ogóle żadnych zagrożeń poza być może problemem imigracji, ale też radzi sobie raczej z tym problemem indywidualnie niż zbiorowo, tym bardziej nie widzi w ogóle tych zagrożeń rosyjskich, co świetnie pokazują jakby rozmowy polskich obecnych elit politycznych rządzących Polską z zachodnimi, różnymi, nawet alternatywnymi wobec obecnie rządzących układów politycznych partiami, powiedzmy, prawicowymi, centroprawicowymi zachodniej Europy, jakby nikt tam nie postrzega właśnie, że nawet w tej alternatywie po prostu nie ma tego myślenia w kategoriach zagrożenia rosyjskiego. W tym sensie Polska jest po prostu tutaj samotna z krajami oczywiście Europy Środkowo-Wschodniej i jakby nie branie tego czynnika pod uwagę, no doprowadzi nas na poważne manowce. I ostatni element. No właśnie. Bardzo króciutko, proszę. Tu się z kolei zgodzę z Piotrkiem Zychowiczem w kontrze do Bartka. No właśnie, po pierwsze, Polska nie jest w stanie sama się obronić. Nie jest w stanie. Polska też nie jest w stanie stać się, że tak powiem, nie wiem, subhegemonem regionalnym w rodzaju Turcji. Nie jest w stanie przeprowadzić w ogóle takiej ścieżki z różnych powodów.
postkomunizmu, pewnej odrębności kulturowej, podatności na trendy liberalne, usytuowania geograficznego. Po prostu to wszystko nas różni z tym modelem tureckim. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Polska no tak rozszerza, zwiększa swój budżet militarny albo publicznie formułuje pogląd o tym, że musi mieć przynajmniej jakieś niewielki potencjał, ale jednak broni jądrowej, ale nie wyobrażam sobie po prostu no, w tej kondycji społecznej i w tych konstelacjach politycznych, podziałów, no, które jak wiemy nawet to wynika z konkretnych nazwisk i postaci, w gruncie rzeczy od 30 lat są takie same. Wiadomo, że za 30 lat to się będzie musiało zmienić, ale czy to się zmieni tak, że będziemy mogli powiedzieć o nowej jakości, to mam wątpliwość, że ktoś będzie w stanie jakby tu nad Wisłą przeforsować tego typu, przy wszystkich tych kontekstach, o których mówiłem, postkomunizmu również, bardzo dużej aktywności rosyjskiej i słabej osłony kontrwywiadowczej w Polsce, przeprowadzić w ogóle taką, bym powiedział, operację upodmiotowienia Polski w sensie międzynarodowym i de facto po prostu podwojenie albo nawet zwielokrotnienie polskiego potencjału militarnego w stosunku do tego, co jest teraz. No, to dziękuję. Za daleko idący optymizm. Bartłomiej Radziejewski, oczywiście wypowiadamy się w kontekście trójkąta Warszawa, Berlin, Moskwa. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, dlaczego Piotr Zychowicz, odpowiadając na moje uwagi, zaczął polemizować z opcją rosyjską, jakiegoś przytulenia się do Rosji, bo moje uwagi o Europie nijak nie oznaczały afirmacji opcji rosyjskiej w polskiej polityce zagranicznej. Ale to tak nie, źle mnie zrozumiałeś. To coś się nie dogadaliśmy, broń Boże. Broń Boże, ja raczej polemizowałem z takim twoim pewnym optymizmem dotyczącym naszych możliwości, nie biorącym pod uwagę naszych wad narodowych. To mianem się, broń Boże. Nie chciałem, żeby to było jako dopowiedziane, więc na starcie wyjaśniam. Natomiast co do tego optymizmu, no, realizm jest stanowiskiem pesymistycznym w sensie oglądu natury ludzkiej, tak, i też natury stosunków międzynarodowych i oczywiście to nas łączy, natomiast jednocześnie jest po prostu próbą rzetelnej rekonstrukcji rzeczywistości, prawda, więc to ten mój tak zwany optymizm, no to jest bardziej polemika z pewnymi kliszami mentalnymi, które wydaje mi się zbyt silnie na nas w Polsce ciążą, to znaczy my ciągle odwołujemy się do głównych traum z naszej historii, prawda, do dwudziestolecia międzywojennego i do XVIII wieku. I jak tylko pojawia się jakieś zamieszanie na wschodzie, to zaraz te skojarzenia z wielką siłą odżywają i to jest permanentny schemat. Więc to, co ja mówię, to jest rzeczywiście w pewnym sensie optymistyczne, to, że nie ma prostej analogii, tak? To znaczy nie ma podobnie chętnych do likwidacji niepodległości Polski. Ale to nie znaczy, że nie ma chętnych do penetracji gospodarczej, agenturalnej, do mieszania w Polsce na różne sposoby, do uczynienia Polski zneutralizowanym, niepodmiotowym całkowicie elementem systemu międzynarodowego, bo do tego właśnie dąży Putin, a inni z wielu innych z chęcią by również taką perspektywę przywitało. Z kolei no to, co mówię o możliwościach modernizacji czy dokonania postępów i przytaczam przykłady Korei Południowej czy Turcji, ale można podać wiele innych, to nie jest optymizm w sensie, że ja uważam, że to się stanie w ciągu 10 lat, tylko uważam, że to jest obowiązek polskich elit po 1989 roku, który został w sposób fundamentalny zaniedbany. No i tym bardziej teraz, wydaje mi się, powinniśmy wołać i krzyczeć o to, żeby takiego wysiłku dokonać. I nie ma się co oglądać na różnice kulturowe, bo to też jest taki częsty argument, że nie możemy zrobić tak jak Chiny, że Chiny zostawiły na przykład pod swoją kontrolą, otwierając się na wielką skalę na kapitał zagraniczny, zostawiły pod swoją kontrolą kluczowe branże, prawda? Nie możemy tego zrobić, bo różnice kulturowe. No ale dlaczego niby?
A dlaczego, przepraszam bardzo, Niemcy mogli to zrobić, mimo bycia liberalnym krajem, wręcz kupieckim w ostatnich latach? Dlaczego Francuzi mogli, dlaczego na inne sposoby w pewnym sensie Amerykanie mogli to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast szukać powodów, że niemożności, to szukajmy powodów możności, szukajmy tego, jak my, ale też nasi słuchacze, wybieramy w codziennych wyborach, prawda? Czy wybieramy spór LGBT, czy wybieramy spór o państwo na przykład, prawda? Czy słuchamy tych, którzy mówią o potrzebie modernizacji państwa, ale też szerzej narodu, gospodarki, o potrzebie rozwoju substancji narodowej, czy słuchamy tych, którzy nas hipnotyzują frazesami, prawda? Codziennie dokonujemy takich wyborów, więc czy nawigujemy codziennie we właściwą stronę, prawda? To jest moje generalne pytanie z absolutnie pesymizmem co do tego, jak będą wyglądać sprawy polityczne w Polsce w najbliższych latach, ale jednocześnie z odmową kapitulacji, prawda? To a propos optymizmu, ale skoro już ten mój optymizm, szanowni współdyskutanci, postawili niejako na ławie oskarżonych, to podkręcę jeszcze temat i w odniesieniu do tego, co ostatnio z dużą intensywnością głosił Zychowicz, powiem, że perspektywa gorącej wojny amerykańsko-chińskiej, która rzeczywiście jest czymś, co z perspektywy tych tematów, o których mówimy, mogłoby spędzać nam sen z powiek, jest skrajnie mało prawdopodobna, moim zdaniem. Znaczy, przyszłością podstawową, bazowym scenariuszem jest zimna wojna dalej trwająca. Ja kiedyś napisałem taki tekst o 7 głównych powodach, dla których gorąca wojna amerykańsko-chińska jest bardzo mało prawdopodobna. Nie będę go w szczegółach teraz przytaczał, ale pokrótce. Po pierwsze, broń nuklearna. Chińczycy mają możliwość odwetu atomowego na Stanach Zjednoczonych i to radykalnie podnosi koszty nie tylko eskalacji nuklearnej, ale wszelkiego starcia kinetycznego. Po drugie, bardzo silne współzależności gospodarcze, które nie gwarantują, ale również gwałtownie podnoszą koszty prowadzenia takiej wojny. Po trzecie, nastawienie amerykańskiego i międzynarodowego biznesu, skrajnie przeciwne wszelkim formom eskalacji, nawet tym bardzo delikatnym, które dotąd były i są na to dowody. Po czwarte, interesy polityczne. Chiny nie mają żadnego interesu w wojnie, ponieważ obecna sytuacja im służy. Amerykanie mają, ale nie mają wystarczająco siły. Po piąte, właśnie, rachunek sił również konwencjonalnych. Amerykanie są za słabi na taką wojnę po prostu. Nie tylko w sensie nuklearnym, ale też konwencjonalnym. Nie mają żadnej możliwości, mówiąc w skrócie, podboju i okupacji kontynentalnych Chin, ale są również za słabi w sensie powietrzno-morskim, w sensie ograniczonej wojny konwencjonalnej. Nie będąc i sytuacja zmienia się z każdym rokiem właściwie na ich niekorzyść mimo wszelkich wysiłków. Po szóste, wszyscy właściwie najważniejsi aktorzy całej reszty świata nie chcą takiej wojny. No i wreszcie po siódme, geopolityka tego konfliktu radykalnie nie sprzyja. To znaczy świetnie znamy tutaj w tym gronie problem historyczny przeszkody wodnej, prawda? Czyli na przykład taka drobna przeszkoda wodna jak kanał La Manche zupełnie zmienia geopolitykę Wielkiej Brytanii. Desant morski jest czymś skrajnie kosztownym i skrajnie trudnym, krótko mówiąc. Desant morski przez nawet kanał La Manche, a co dopiero przez Pacyfik. Pacyfik jako zmienna geopolityczna w teatrze potencjalnych działań wojennych w sposób radykalny podnosi koszty wszelkich działań Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie grają na swoim podwórku. Taka wojna byłaby skrajnie trudna dla Stanów Zjednoczonych. Nie są do niej moim zdaniem gotowi i ich gotowość spada z roku na rok. Dlatego ta wojna, nie można jej wykluczyć prawem niekontrolowanej eskalacji, jakiegoś wypadku, ktoś strzeli, ktoś będzie musiał odpowiedzieć, nakręci się w sposób niekontrolowany, coś takiego może nastąpić. Natomiast moim zdaniem racjonalna kalkulacja bardzo silnie przemawia przeciwko scenariuszowi takiej wojny. Co oznacza, że lądujemy nie w scenariuszu gwałtownego jakiegoś przemieszczenia wszystkich zasobów amerykańskich na Pacyfik w wyniku tego, że padną strzały, pociski i będzie wojna na zachodnim Pacyfiku, tylko raczej postępującej zimnej wojny amerykańsko-chińskiej, w której Stany Zjednoczone będą cierpieć coraz większe przeciążenie imperialne, prawda? Imperial overstretch,
I tutaj rzeczywiście z jednej strony jest tak, jak mówi Krzysztof Rak, czyli koszt dla wiarygodności amerykańskiej, ale też dla z innych powodów, wycofania z Europy byłby ogromny, ale być może będzie musiał zostać poniesiony ze względu na to, że tam na Indo-Pacyfiku będą zbyt wysokie, mówiąc w skrócie, oczekiwania. No i teraz proszę już co do tego trójkąta, puentując, mówiliśmy już sporo o Rosji, to jeszcze o Niemczech. No, profesor Cęckiewicz sporo uwag przedstawił, myślę, bardzo zasadnych o Niemcy. Myślę, że można też przytoczyć bardzo celną, wydaje mi się, diagnozę profesora Marka Cichockiego, który kiedyś stwierdził, że Niemcy to dzisiaj państwo kupieckie, prawda? Niemcy to źli mieszczanie, straszni mieszczanie, cytując poetę, Europy, kraj o mentalności drobnomieszczańskiej i kupieckiej. Kraj, któremu jest dobrze w tym układzie, w jakim jest, ale jest w stanie się zaadaptować też do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, natomiast myśli w tym kategoriami nie mocarstwowymi, tylko kupieckimi, co najwyżej mocarstwa gospodarczego. Więc Niemcy są nieporównywalne z Niemcami z przeszłości, Niemcy dzisiejsze. Są wielką niewiadomą i ich naturalna ciążność w kierunku, ciążenie w kierunku Rosji jest dla Polski dużym wyzwaniem, ale nie jest to porównywalne zagrożenie do tego, które znamy z przeszłości. Co więcej, są dzisiaj przy wszystkich różnicach naszym przecież ścisłym sojusznikiem w NATO, w Unii Europejskiej. I to samo w sobie jest taką podstawową zmienną, o której często się w polskiej debacie zapomina. Warto dbać o to, żeby tak pozostało. To może tyle. Dziękuję bardzo i o odpowiedź też słowo zakończenia proszę dyrektora Krzysztofa Raka. Drodzy panowie, pozwólcie, że nie odniosę się już do tych poszczególnych wątków. Bardzo bym chciał, no ale niestety to musielibyście mnie godzinę słuchać, a aż takim sadystą nie jestem, za to pozwólcie, że spróbuję podsumować, spróbuję wyciągnąć ten element wspólny tego naszego namysłu nad sytuacją międzynarodową, no ale w gruncie rzeczy idziemy w kierunku namysłu nad Polską i nad polityką Polski. No, niestety zgadzamy się w tym, że te 30 ostatnich, w ciągu tych 30 ostatnich lat nie udało się nam w sposób istotny wzmocnić Polski, a na pewno tak jakbyśmy Polskę wzmocnić chcieli, tak by ona mogła mieć bardziej podmiotową pozycję na arenie międzynarodowej. No i niestety z jedną z przyczyn jest stan naszych elit i niemożliwość dojścia do pewnego kompromisu strategicznego, jeśli idzie o politykę zagraniczną. No i niestety też im dalej w las, tym gorzej. Te drogi się niestety rozchodzą i to jest też związane z tym, co nazywamy słabnięciem Zachodu, no bo powiedzmy sobie szczerze, to nie Polska odzyskała w 89 i 90 niepodległość sama z siebie, no tylko odzyskaliśmy tę niepodległość dzięki takiej, a nie innej konstelacji mocarstw, dzięki takim, a nie innym grom mocarstwowym i my jako satelita ówczesny Związku Sowieckiego podmiotowej roli jako państwo, podkreślam to, jako państwo nie odegraliśmy i niestety nie wyciągnęliśmy do końca z tego wniosku, to znaczy pójścia w kierunku dramatycznego, jakiegoś większego zwiększenia sprawności państwa i wzmocnienia państwa, bo no to nie tylko ten czynnik militarny się liczy. I tutaj dwie uwagi, jeśli chodzi o Rosję i o Niemcy. No bo proszę zwróćcie uwagę, jeśli patrzymy na Niemcy, to w jakimś sensie pocieszające jest również to, że również w takim kraju jak Niemcy, Bartek mówił dosyć pogardliwie, tak, takich o kraju kupieckim,
Ale problem z Niemcami jest taki, że Niemcy też, jeśli idzie o kulturę strategiczną, no stały się krajem nie tym, który znamy i który pamiętamy. To nie jest tak, że Niemcy mają jakieś złowrogie plany w kontaktach z Rosją, że tutaj szykowany jest przeciwko nam jakiś spisek, coś w rodzaju spisku Rapalskiego, że ja nawiążę jeszcze do tego początku naszej rozmowy. W Niemczech po prostu politycy uznają, czy uznali, że polityka zagraniczna ma charakter drugorzędny. To może być zastanawiające, co ja mówię teraz dla panów nie, ale dla naszych widzów, ale przecież zwróćmy uwagę na to, że w trakcie kampanii ostatniej wyborczej żaden problem z polityki zagranicznej ani na chwilę nie skupiał uwagi polityków niemieckich. To też świadczy o pewnym bardzo poważnym kryzysie. Podobny kryzys mamy po stronie też Rosji, no bo Rosja, to musimy powiedzieć też otwarcie, to jest kraj kleptokratyczny. Ja tu taka uwaga, muszę do jednej się uwagi odnieść. Co my możemy, co Zachód może zrobić Putinowi? No może mu bardzo dużo zrobić, tylko pytanie jest, czy będzie chciał. Może położyć łapę na majątku Putina i może pozbawić Putina tych setek miliardów dolarów, które Putin przecież ma w systemie bankowym, światowym, bo tego do walizki się nie da schować. Zresztą ostatnio Daniel Fried w wywiadzie dla telewizji, dla takiego dziennikarza ukraińskiego Gordona przyznał to wprost. Tak, my wiemy, gdzie są pieniądze Władimira Putina i jego drużyny i możemy położyć na tym łapę. Krótko mówiąc, na sam koniec powiedziałbym może tak. Rzeczywiście sytuacja, która jest obecnie, to jest taka sytuacja takiej niejasności strategicznej i ona przez to jest bardzo, bardzo niebezpieczna i ważne jest, żebyśmy przynajmniej starali się my i nasze elity polityczne jednak starać się przezwyciężyć tę naszą słabość, bo będziemy mogli wydawać miliardy, dziesiątki miliardów dolarów, euro na armię, ale jeśli nie będzie pomiędzy nami, Polakami, podstawowego konsensusu strategicznego, to nic z tej, ta armia nam w niczym niestety nie pomoże. Na koniec jeszcze ta uwaga i to jest ta ciągłość strategii czy polityki zagranicznej Polski, no polega właśnie na tym, że niestety, ale cała polityka zagraniczna Polski musi być ukierunkowana na budowę skutecznych sojuszy. Tu mamy tę ciągłość. Bez skutecznych sojuszy Polska samodzielnie nie jest w stanie i nie będzie w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Był taki okres w historii. To jest właśnie ów Józek Beck w latach 37-38. No i ten okres skończył się źle. Po pierwsze, musimy dążyć do, no jednak mimo wszystko te 30 lat no nie nastraja nas optymistycznie, ale musimy przede wszystkim jednak dążyć do wypracowania konsensusu strategicznego pomiędzy polskimi elitami. To jest absolutnie podstawowy warunek, a potem możemy rozmawiać o polityce i relacjach z Niemcami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję bardzo. Państwo oglądali debatę Nowej Konfederacji. Moimi Państwa gośćmi byli profesor Sławomir Cęckiewicz, Piotr Zychowicz, Bartłomiej Radziejewski oraz dr Krzysztof Rak, autor książki
Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, którą możecie kupić w księgarni Nowej Konfederacji. Link w opisie poniżej filmu, a także teraz w prawym górnym rogu ekranu. Znajdziecie tam również inne książki naszych dzisiejszych gości. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.